Dzieci się nam narodziło, syn został nam dany, wołał w wizji proroczej Izajasz, pogrążonemu w udręce i w mrokach narodowi wybranemu, aby mu dodać otuchy. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Zwiastował pasterzom jako teraźniejszość, anioł ogarnięty jasnością. Wypełniło się proroctwo, spełniła się anielska nowina. Pan się narodził, Pan jest obecny. I od tej chwili rzeczywiście Bóg jest z nami. Nie jest Bogiem odległym, jest bardzo bliski. I Ewangelia uobecnia nam to, co zapowiedział anioł pasterzom. Do tej prawdy podprowadza nas święty Jan Paweł II, który mówi do nas: Bóg przychodzi, aby przeobrazić stworzenie. Staje się jednym z ludzi, aby w nim i przez niego każdy człowiek mógł się dogłębnie odnowić. Bóg daje każdemu, kto z wiarą otwiera się na przyjęcie jego daru, możliwość uczestniczenia w jego boskim życiu. Siostry, bracia, drogie dzieci, dorastająca młodzieży, drogie siostry zakonne, bracia kapłani i wy wszyscy tu dzisiaj obecni, dajmy się ponieść tej niepowtarzalnej atmosferze, która ogarnia człowieka w noc Bożego Narodzenia. Wejdźmy z pasterzami do groty betlejemskiej i przyjmijmy dary, z którymi dzisiaj Pan przychodzi i tak obficie obdarowywuje nas. Bo to Boża dziecina przynosi nam otuchę i mówi nam: nie jesteś sam. Dziś nikt nie może się czuć samotnym, bo Jezus rozprasza ciszę samotności. Każda samotność, i ta w rodzinie, i we wspólnocie, i ta, gdy wszyscy bliscy już nie żyją, musi być rozproszona światłością gwiazdy betlejemskiej. Bóg Emanuel mówi dzisiaj twojemu i mojemu sercu: jestem po to, abyś się radował, abyś we mnie znalazł swego powiernika. I dlatego dzisiejsze nocy nikt nie może się czuć opuszczonym, niechcianym. A ponieważ Bóg działa przez nas, przez ludzi, trzeba sprawić, aby w naszym domu, w naszym sąsiedztwie nikt nie czuł się osamotnionym. I to jest ten pierwszy dar cichej i świętej nocy. Idźmy dalej na spotkanie z Nowonarodzonym, który dzisiaj przynosi nam także dar ogromnej nadziei. Ta noc jest czasem otwarcia nowej perspektywy życia. Ukazuje nam konkretny program życia.
Dziś Bóg mówi i Tobie, i mnie. Nic nie jest stracone. Potrafisz pokonać największe trudności, bo ja jestem z Tobą. Dlatego nikt dzisiejszej nocy nie może mieć poczucia bez sensu. Każdy wzmocniony przyjściem Pana powinien na nowo spojrzeć na swoje życie i można je lepiej ułożyć. Może zmienić dotychczasowe rozwiązania i problemy. Bo kochające serce boskiego dziecięcia mówi mojemu sercu: człowieku, jakże jesteś wielki, skoro przyoblekłem się w Twoje ciało, skoro biorę na siebie Twój człowieczy los. Jakże więc powinniśmy być szczęśliwymi, bo przecież zyskaliśmy zaszczytną godność, bo prawdziwy jest fakt, że Słowo stało się ciałem i dlatego nabyliśmy godności dziecka Bożego. Serce człowiecze, oto Twoje wywyższenie w betlejemską noc. Jaka będzie Twoja odpowiedź? Jezu, ufam Tobie i zrobię wszystko, aby Cię, Boże, nie zawieść. Kochani moi, patrzmy dalej na boski znak, który objawia się tej nocy. Bo oto, idąc za słowami Ewangelii, znajdujemy niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. Znakiem nie jest budzący entuzjazm cud. Znakiem Boga jest Jego pokora. Jak uczył nas tej nocy na pasterce na Watykanie papież Franciszek, że Jezus staje się mały, staje się niemowlęciem, pozwala się dotykać, jest czuły i prosi nas o miłość. To prawda, że my chętniej oczekiwalibyśmy znaku mocy Bożej i Jego wielkości, a jednak Jego znak wzywa nas do miłości. Pan ma moc, a jednak jest dobrocią. Ma wielkość, a jednak jest miłosierdziem. I klęcząc u żłóbka, pozwólmy Jezusowi, aby i nas kształtował na wzór Boży. Dlatego módlmy się: Panie Jezu Chryste, który narodziłeś się w Betlejem, przyjdź teraz do nas w tej Eucharystii. Nie dokona się również nas Boże Narodzenie. Przyjdź i przemień nas. Przyjdź i odnów nas. Spraw, abyśmy się stawali świadkami Twego narodzenia, którym uobecnia się Twoja miłość miłosierna. Spraw, abyśmy ją nieśli do naszych rodzin, do naszych wspólnot, do naszej tak bardzo niespokojnej ojczyzny i do tego całego pełnego zawirowania świata. Idąc do ołtarza Eucharystii, do ołtarza Bożego Narodzenia, ze świętą Faustyną prośmy: o maleńki Jezu,
proszę Cię gorąco, zamknij wszystkich w moim miłosierdziu. Zamknij mnie w Twoim sercu. Masz moje serce. Niech ono będzie dla Ciebie mieszkaniem miłym i wygodnym. A ze świętym Janem Pawłem wołamy: Panie Jezu, wraz z pasterzami zbliżamy się do Twego żłóbka, by kontemplować Ciebie, owiniętego w pieluszki i złożonego w żłobie. O Dzieciątko z Betlejem, wielbimy Cię w milczeniu z Maryją, Twą Matką. Tobie chwała i cześć na wieki, Boski Zbawicielu świata. Amen.